zgłosiłem do druku 1122 projekt zmiany statutu miasta Krakowa, w którym mam projekt odstąpienia od drugiego czytania. Uprzejmie proszę, referuję sprawę panu Dominik Jaśkowicz. 1122. Przechodzimy do pierwszych czytań. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, mam zaszczyt przedstawić projekt zmiany statutu miasta Krakowa w zakresie, rzeczy bardzo ważne, to jest taka mała organizacja, dla otwarcia podróżnej znaczenia na mieszkańców. Dlatego, że dotyczy dostępu do informacji publicznej. Obecne przepisy statutu miasta Krakowa nie są zgodne z zapisami ustawy w tym zakresie. W związku z tym projektodawca proponuje Wysokiej Radzie uchwalenie zmiany projektu zmiany statutu miasta Krakowa w celu przedłożenia go prezesowi Rady Ministrów do uzgodnienia, która prowadzi zapisy, w zakresie do dostępu do informacji publicznej, chyba jest to bardzo liberalny sposób. Natomiast wprowadzenie tych zapisów powoduje, Szanowni panowie, bardzo proszę wyjść. Pani radna Patyna na miejsce. Proszę, szanowni państwo, sprawy są istotne, ważne. Ktoś jest zainteresowany, proszę wyjść. Bardzo dziękuję. Fakt dostępu do informacji publicznej przez obywatela nie jest jakoś szczególnie doceniany. W związku z tym powiem tylko tak, że przyjęcie tych zapisów spowoduje, że obywatel, biorąc do ręki pendrive, będzie mógł iść do dzielnicy jednostki organizacyjnej miejskiej Urzędu Miasta Krakowa i zażądać dokumentu w sprawie, którego dotyczą. Myślę, że to jest obrazne. Dziękuję. Szanowni państwo, nie widzę opinii komisji, stanowisku radnych. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w niniejszej sprawie? W projekcie 1127. Bardzo proszę pan... Proszę o wysłanie projektu projektodawcy celem przedstawienia rozwiązań zgodnie z artykułem 11b.3. Proszę o głosowanie w imieniu oraz ustawie o sobie... Tak, nie może być taki wniosek, jesteśmy przy pierwszym czytaniu. Także przy drugim czytaniu może być dopiero wniosek o wysłanie. Przy pierwszym nie ma. O ile tym bardziej, że mamy zebrane podpisy, jest to wniosek o odstąpienie drugiego czytania. Czyli albo to zrobimy za chwilę, to znaczy przy drugim czytaniu. Nie możemy teraz tego przygotować. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos przy omawianiu druku 1122? Nie widzę. Szanowni państwo, ponieważ mam zebrane podpisy, jest wniosek o odstąpienie od drugiego czytania. Szanowni państwo, proponuję termin poprawek i autopoprawek do godziny 14. Autopoprawek do godziny 14 i termin zgłaszania poprawek do godziny 14.15.